mamy dzisiaj do czynienia z globalnym, z tak zwanym globalnym ociepleniem, z globalnymi zmianami klimatycznymi. I to jest fakt w zasadzie już niepodważany przez większość środowiska naukowego na świecie. No i jakby te procesy ocieplania się klimatu również wpływają z siłą rzeczy na Puszczę Białowieską. No, efektem tych procesów jest właśnie cofanie się świerka na północ, zwiększona gradacja kornika drukarza. No i tego nie można tak po prostu wstrzyknąć i tego zatrzymać. Mamy ocieplenie klimatu, które jest spowodowane niestety przez nas i to też wpływa na choćby na tą gradację, ponieważ świerk jest gatunkiem, który ma płytki system korzeniowy i on nie bardzo źle znosi suszę. Natomiast tutaj w puszczy mamy suszę od około 7 lat. Po prostu każde prawie lato jest suche. To lato było bardzo suche i taki świerk po prostu tutaj jak z człowiekiem, jeśli człowiek jest niedożywiony, niewyspany, zmarznięty, niedowodniony, no to łatwiej zapadnie na jakąś chorobę niż człowiek zdrowy, silny. Z kornikiem jest, ze świerkiem i kornikiem jest podobnie, ponieważ zdrowy świerk broni się przed kornikiem, zalewa go żywicą i no wtedy tego kornika nie ma dużo. My możemy o tym mówić, możemy poruszać ten temat, ale decyzja i tak należy do rządzących i to niestety często tych wielkich rządzących. No a skoro na przykład Trump uważa, że globalnego ocieplenia nie ma, no to jest sytuacja dosyć... Mamy problem. No mamy problem, no bo my oczywiście będziemy o tym mówić, będziemy występować w obronie tego klimatu, tylko że pytanie, czy zostaniemy usłyszeni. We'll be right back.